Na świecie jest ślicznie. Niech ten, co gdy raz przyjdzie tu, a ja powiem mu tak, a? Ja przyjemnie, bo wyjdzie się wśród par, gdzie szumi, szumi woda i płynie sobie dal. Ach, ja przyjemnie, radosny płynie śpiew, gdzie szumi, szumi woda i woda szumi w krew. I tak uroczo, tak pochodzą, serce bije tam. Gdzie jest pogoda, szumi woda, tak na mało brak do szczęścia. Dobry, panienki. Co to? Nie słycham. Proszę. Proszę pani przełożonej, 9:58, a klasa pusta. Cóż to jest? Rzeczywiście spóźniły się. A cóż? Sport, piękna rzecz, chociaż... Muszę także zwrócić uwagę, że dziewczęta na tych wyprawach sportowych śpiewają nieodpowiednie piosenki. Jako profesor śpiewu nie mogę pozwolić na takie jazzbandy murzyńskie. To psuje głos i słuch. Przesadza pan, panie profesorze. Tu nie konserwatorium. Kształcimy dziewczęta na przyszłe dobre żony i matki. No właśnie, właśnie, śpiew kształci młode dusze, ale nie taki śpiew. Nie widzę nic złego w takiej niewinnej piosence. Na pozór to brzmi niewinnie, no ale ten dziki murzyński rytm i te frywolne słowa, demoralizacja.
Ot co tkwi w takich piosenkach. Taki miał nos, o, i takie uszy. Głupia jesteś, wcale nie był taki brzydki. O, panienki, panienki, Helenka się zakochała. Oczarował ją ten pirat szlocki w Właśnie, że nie. Wcale mi się nie podoba. Nie, nie podoba. Uwaga, Wilkuś idzie. Wilkuś, co to jest? Widzę, że panienkom jest wesoło. To. To tak brzęczy. Znowu pewno Pietrusińska. Ja, panie profesorze, absolutnie. No, panie profesorze, to jakaś mucha, taka duża mucha. Tak, widziałam, jak wyleciała przez okno. Mucha! Mucha! Znam te niewinne muchy. Zaczynamy! Uwaga! Panie Janie, panie Janie, panie Janie, panie Janie. Kto tam basem śpiewa? Profesorze, to ktoś z ulicy. A, no to proszę nie słuchać. Bardzo źle panienki dziś śpiewały. Na następną lekcję panienki... Wstyd, żeby dorosłe panny miały takie głupie żarty w głowie. To, co panienki śpiewały, nazywa się kanon. Na następnej lekcji przejdziemy do bardziej skomplikowanych form muzycznych. Pieje przy oknie. Ojej, ten pirat poniósł mi list. Pomyśli, że to do niego świetny kawał. To wcale nie jest taki śmieszny. To jest okropny, co robi. Halo! Panie pirat, panie pirat! Proszę pana. Ja to nie dostanę? Proszę pana, ten list. Dziękuję, dostałem. Właśnie, chciałam wyjaśnić, proszę pana, że ten list to jest... Co to jest? Proszę w tej chwili stąd odejść. Niech pan natychmiast stąd się oddali. Tu nie wolno. Stryjczy, nie poznajesz mnie? Stefan? A ty skąd? Jestem na urlopie, przejechałem motorówką i wstąpiłem do stryja. No, pójdź. Ale dajże pokój, pójdź mi, oszalałeś. Cóż to za sposób, dziki? Co to, stryjczy, się nie cieszy? Nie, nie cieszę się. Każda twoja wizyta kończy się dla mnie kompromitarium. Pamiętam jeszcze Płock. Bardzo ładnie było. Mój bratanek włazi po pijanemu na dach szkoły i śpiewa serenady. Racja. Ale co to, ogród zoologiczny? Co ja, Sycia, będę przez kratę oglądał? Niech no, Sycia, każe bramę otworzyć i mnie puścić. Wykluczone. To jest instytut dla dziewcząt. Mężczyznom wstęp zbroniony. Idź stąd, spotkamy się na mieście. A to ładne przyjęcie. Do widzenia. Stefan. A może ci potrzebne pieniądze? Nie, dziękuję. A jak ci będą potrzebne, to zadzwoń. Ale nie waż mi się tu przychodzić. Nie życzę sobie. O! Pan jeszcze czeka na pana profesora? Już wolny, proszę pana, mogę zameldować. Nie, dziękuję, nie trzeba. Ale panie, chwileczkę.
Może pan pani? Dziękuję, owszem. Proszę. Dziękuję. Proszę pana, gdzie jest ta panienka ta? Która? Ta w tych ciemnych okularach? Dziękuję. Nie ta. Ta szatynka tam. Nie się zdaje, że ją znam. A, to jest panna Roliczówna, dziękuję. Roliczówna. Tak, córka pana prezesa Rolicza. Aha. O, proszę pana, pan prezes Rolicz to wielka figura w naszej szkole. Prezes Rady Opiekuńczej. Tak, pewnie pan słyszał o nim. Zakłady chemiczne, Rolicz, kosmetyka, mydła, perfony. Co, chciał pan zapalić? Aha. Proszę bardzo. A, dziękuję. Proszę powąchać. Co to jest? Czekolada. Czekolada? Proszę, niech pan poliże. Śmiało. Proszę, co to jest? Czekolada. Proszę. Kulka czekoladowa. Aha, rozumiem. Bomba z niespodzianką, a w środku mydalko. Bomba. Tak, ma pan rację, to będzie bomba, petarda, mina pod mojego konkurenta pana Robcy. Tego wynalazku mi nie ukradnie, choć od lat wylatuje wszystkie moje pomysły. Ale tym razem, panie Robcy, zje pan diabła. Uwaga, Antoni, woda, ręki. Jest, panie prezesie. Dziękuję. Za chwilę zobaczycie, panowie, fenomen 20. Czekolada, co? Panowie, kto z nas nie był dzieckiem? Prawie każdy. Kto z nas lubił chrzyć? Panowie, prawie żadny. Mycie dla dziecka była dotąd zawsze torturą, a od dziś staje się rozkoszą, przyjemnością, zabawą. Hop, 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 ciup, ciup, panowie, hop, ciup, ciup, panowie. Zachwycające. Fenomenalne. Teraz ja. Co ja. A jakie składniki? Czy może pan nam w przybliżeniu zdradzić receptę? Jeszcze nie teraz. Muszę się strzec, bo ten stary gangster Roxy szpieguje mnie na każdym kroku. Ale za tydzień na posiedzeniu koncernu odsłonię karty. Właśnie przed chwilą wysłałem mojego sekretarza do banku, ażeby wydobył receptę ze skarbca. Życia. Jest. No więc kto na pana napadł? Koń. Co, koń na pana napadł? Konkurencja nie śpi. Roxy. Co?
Oksi, a któż by inny? Teraz poruszy niebo i ziemię, aby nam wydrzeć tajemnicę. Periculum in mora? Racja. No więc co robić? Momencik, chwila skupienia. A przestań, że pan skupać tę wargę, bo mnie pan denerwuje. Pan, co? Przepraszam. Znalazłem. Eureka. Co? O. Co o? Tu. Co tu? Mówię. Co? Tu trzeba schować. Musi się pan nauczyć na pamięć. Z głowy nikt nie wykradnie. A wie pan? Nie jest pan taki głupi, jak pan wygląda. Wcale dobra myśl. Na pamięć, co? Spróbuję. N-A-O-5. Fluidum amylium sulfuricum 004, natrum bicarbonicum 2003, natrum causticum 3005. Ej. Jakie to trudne. Ja nie wiem, czy ja się tego nauczę. Wie pan, już w szkole tak mi tempo, chciałem podejść, takie tempo w uczeniu się miałem. Mnemotechnik. A co tam? Przepraszam, czy pan przypomniał? Mieliśmy jechać po jaśnie. Masz tobie na śmierć zapomniałem. No i co, pójdziesz na ferankę? Sama nie wiem, bo mówię, że stoi. Ja ci mówię, idź, stanę swoją ręką, więc musisz go odejść. A jak nie będziesz chciał oddać... No niech tylko spróbuję, już wszystko, więc nim damy radę. Serdecznie, ja bym... Ale świetna zupka, dobra? Pani mnie nagrywa. A posoliłaś? Proszę. Panienki? Witam, młode w płocie. A, no nareszcie przyszedłeś, myślałam, zapomniałeś o mnie. Ostatnio mnie zaniedbujesz. O, interesy, kłopoty, kochanie. Ale za to dziś wieczorem zabieram cię ze sobą. A ile pani przełożona pozwoli? A, naturalnie, panie prezesie. Co to tak ślicznie? Co my takiego smacznego gotujecie? Moja ulubiona zupka groszkowa. Groszkowa? Groszkowa! Groszkowa! Strasznie! Lubię groszkową zupkę. Groszkowa? Groszkowa? A, teraz spróbuję. Nasze dziewczęta świetnie gotują. Proszę, babciu. A pan sekretarz też może spróbuje. Naturalnie, panie sekretarzu, bardzo prosimy, ale pan ma szczęście, panie sekretarzu. Dzisiaj zupka wcale nie jest przypalona. Pachnie cudownie. Jedzie, proszę bardzo. Dziękuję. Jedziecko, panie sekretarzu. Dziękuję. Co się stało? Gorące. Świetne, bardzo dziękuję. Naprawdę jestem zachwycony. Brawo! Brawo, moje gospodzie! Bardzo się cieszę, panie prezesie. No ale teraz już nie będę panią przeszkadzał. Do widzenia. Widzenia, córeczku kochana. Wieczorem przyjadę po ciebie. Wieczorem? Nie wiem, czy mi we mnie będzie głowa bolała. Jak to? Miły panie, czekam na ciebie dziś o 6:00 koło wierzby nad wodą. Jestem taka niespokojna. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem. Jak poeczne. Gwiazdy spoglądam. Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem. Że jutro może odejdziesz, zapomnisz mnie. Lecz wiem, co zrobię, zaśpiewam tobie piosenkę. Już mam spokój i już nie lękam się. Bo nie zapomnisz mnie, ty moją piosenkę spamiętasz. Melodii jest siła zaklęta i czar, i moc. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno
co dzień, co noc, wiosenka, zapachnie łzy, wiosenka, wyciśnić łzy pchnienia, silniejsze będą niż już. Nie zapomnisz mnie, wiosenka ci nie da zapomnieć, i tęsknić już będziesz ogromnie, co dzień, co noc, co dzień, co noc. Pani jest wyjątkowo punktualna. Pan się myli. Ależ nie, wyjątkowo punktualna, proszę. Pan się myli. Ja nie przyszłam po to, żeby przyjść, tylko przyszłam po to, żeby panu powiedzieć, że ten list... List. Śliczny list. Wie pani, umiem go nawet na pamięć, dzięki piosence. Nocami, gwiazdy, pod ten list wcale nie był do pana. Jak to nie do mnie? Wyraźnie do mnie, miły pani. O, właśnie. Pan wcale nie jest miły. Ten list to miał być żart. Wypadł przypadkiem przez okno, a pan go podniósł. Proszę mi go oddać. A będziesz, żeby go nie oddał. Odda pan. A nie odda. Odda pan. A nie odda. Odda pan. Odda pan. Odda pan. Na pana. Na pana. Panienki. Proszę pana. Co pan robi? Niech pan nie tonie. Proszę pana, proszę pana, żyje pan. Jeszcze nie wiem, zobaczę. Oj, proszę pani, bo ten pan to ciągnęły. Nie, sam jeszcze nie wie. Trzeba go gdzieś ułożyć. Najlepiej u pana prędzisza. Będzie tak, pana prędzisza. Chodźmy do pana prędzisza. Jak się pan czuje? Lepiej? O, dziękuję. O, znacznie lepiej. Jak to się stało? No, pewno samobójstwo z braku środków do życia. Nie. Nie. Z braku wzajemności. Zawód miłosny. A takie szczegóły mnie nie interesują. Panienki, proszę stąd wyjść. Proszę poprosić pana profesora. Jestem pani przełożono. Naprawdę jest mi tak przykro, że taki wypadek, a mnie przy tym nie było. Jako jedyny mężczyzna muszę panie przełożony, jako topielec grunt, żeby do góry nogami leżał. Proszę to stać, muszę mu dać coś ciepłego. Ja położyłem termometr. Ale panie profesorze, termometr tu niepotrzebny. Słusznie, słusznie, może mu dać trochę wody. Panie, wody miał dosyć. Pani przełożono, niech się pani przestanie denerwować. Ja się będę denerwował. Ja... Alkoholu mu dać parę większych pieprzem i będzie dobrze. No spokojnie, spokojnie. Przyniosę zaraz coś na wzmocnienie, a pan nie przypilnuje chorego. Dobrze, dobrze, pani przełożono, przecież służyłem wojsku jako sanitariusz. Stefan? Ty? Co to znaczy? Topielec jestem. Sam tu nie przyszedłem. Przynieśli mnie. A, to twoja nowa sztuczka, żeby mnie skompromitować. Stryju, słowo daję, po dachach już nie będę więcej prosił. Ani mi się wasz pisnąć, że jesteś moim bratankiem, że moje nazwisko. Ja z twoimi sprawkami nie chcę mieć nic wspólnego. Proszę pani przełożony, ten człowiek jest zdrów jak ryba. Właśnie, ryba. Widział pan kiedy rybę, żeby tak jęczała? Sanitariusz. Wodę kolejniczką ma pan? Mam wodę. Proszę, proszę, niech pan pije. Koniak to bardzo dobra rzecz. Chociaż czysta z pieprzem, grubo lepsza. Gorąc w sobie ma. Niech pan to usunie. Widać facet nietrunkowy, bo się krzywi. Woda kolońska dobrze panu zrobi. Niech pan na przeskronie. Ale pieprzu w skarpetki mu nasypać. To też dobrze robi. Zaraz przyniosę. No, zostawiamy teraz pacjenta samego. Niech się prześpi. Do widzenia, panie... Panie... Jak pan się właściwie nazywa? O, bardzo przepraszam. Nie przedstawiłem się, pani. Nazywam się...
Roxy. Stefan Roxy. Do widzenia, panie Roxy. Życzę polepszenia. Chodźmy. Pan też, profesorze, posiedzi pan u mnie. Zobaczymy się za chwilę, panie Roxy. Doskonale, brawo, brawo. Panienki, podobno to było samochód. Jak za rękę ciągnęła. Ręka za nogi. Ledwo się upadł, czy taki był mokrzu siedzieć. Świetnie, juchy moje dziewo. Witam pana. A, pogratulować. Panie pupilki, spisały się w bohaterstwo. Pan prezes wie już o wszystkim. Wiem, słyszałem. Dzielne dziewczynki, to zaszczyt dla mnie, że jestem prezesem Rady Opiekuńczej takiego instytutu. Wychowanie fizyczne to nasza specjalna troska. Słusznie, sport, tężyzna, a przede wszystkim woda. Woda i mydło. Już od jakiegoś czasu nosiłem się z pewną myślą, a dziś zdecydowałem się ostatecznie. Na terenie szkoły postawię paski mowy. Ha? Panie prezesie, dziewczęta, słyszycie? Niech żyje pan prezes! Dziękuję. Dosyć tej mistyfikacji, jesteś suchy, jesteś zdrów, możesz odejść. Ja serdecznie Stojaszkowi dziękuję za suche przyjęcie. Do widzenia. Nie będę się narzucał, żegnam. O, wszystko do góry nogami powywracał. Kochana rodzinka. Proszę. Czy nasz pacjent jeszcze śpi? Nie, proszę pani przełożony, jest już zdrów i kazałem mu wynieść się. Co takiego? Co pan narobił? Jak pan mógł wypuścić tego człowieka? Pan prezes się nim interesuje. Pan prezes? Tak, pan prezes. Za uratowanie tego człowieka ma ufundować basen zimowy dla instytutu, a pan wypędza sprawcę tego radosnego faktu. Sprawcę tego radosnego basenu? To ja nic nie rozumiem. Ale może go jeszcze dogonię. Stefan, wróć, błagam cię. Co? Wrócić? Żeby mnie syn jeszcze raz kazał wyrzucić? Nie wyrzucę. Będę cierpiał, a nie wyrzucę. No, nie odchodź, nie kompromituj mnie. Przychodzę, kompromitacja. Wychodzę, kompromitacja. Ja nic nie rozumiem. Ja też nie. Ale, kochany Stefeczku, są rzeczy pod słońcem, o których filozofom się nie śniło. A cóż dopiero mnie? Chodź, błagam cię. No, chodź. Ach, jak przyjemnie kołysać się przez fal, gdy szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie radosny płynie śpiew, że szumi woda, a w żylach szumi krew. Moje uszanowanie dla pana topielca. Dzień dobry. Co, znów coś dla mnie? Nie będzie dla pana? A tak. Troszczą się tu wszyscy o pana jako jedynaka. Pani przełożona rybkę smażoną przysyła. Panienki znowuż legaminę upiekły. Nie ma co jak być samobójcą. Ale czy nie za dużo tego wszystkiego dla mnie? O, proszę pana, od przybytku nigdy głowa nie boli. Tylko tych papierosów ma pan za dużo. To niezdrowo, proszę pana. Ale tam pani niezdrowo. Niech pan też zapali. Dziękuję. Szczęśliwą godzinę wpadł pan do tej wody. Nie jeden by tak chciał wpaść. Jak pan będzie czego potrzebował, to proszę zadzwonić. Dobrze, dziękuję, zadzwonię. Kołysać się wśród fal, gdy szumi woda i płynie sobie w dal. Jak przyjemnie radosny płynie śpiew, że szumi woda, a w żyłach szumi krew. Tak! Znowu zamach na moje życie? Nie. Niech pan puści. Przyszłam pana przeprosić. Nie chciałam, żeby pan wpadł do wody. Co to dla mnie? O, bardzo dziękuję. No to zgoda między nami. Zgoda. No to w takim razie mogę pani nawet ten list oddać.
trochę zmięty i zamazany. Pan go tak ładnie śpiewa. Ba, bo myślałem, że to do mnie. Gwiazdy spoglądam i patrzę z rękiem. Bardzo ładnie. Szkoda, że nie do mnie. Nie był do pana, ale teraz jest. Pan jest bardzo miły. Co to jest? Podajże się pan, no! Podajże mi pan receptę, panie! To! Recepta! I będę się panu działo, bo mi pan przeszkadza, no! Dzień dobry. Dzień dobry, panie sekretarzu. Gdzie jest babcio? Moje uszanowanie, panie. Pan prezes zajęty. Uczy się. Babcio uczy się? Czego? Formułki chemicznej na mydło fenomen. Boimy się, że zaginie, więc musimy spamiętać. Niech pani teraz tam nie wchodzi. NaOH05. Dobrze mówię. NaOH05. Natrum chlora. Ja się tego nigdy nie nauczę, a taki byłem zdolny w szkole. Już nie zapomnę, nie? Natłuż działaj sodą i lugiem i dodaj po czasie niedługiem i sól, i krem. Flejek, weź bombiry przez lejek, 2 uncje nie mniej kakao, H2O, a potem to wszystko grzej. Już nie zapomnę, nie? Bo teraz melodię pamiętam, hydralium acidu pimienta. Już wiem! Dzień dobry! Dzień dobry, córuch, no moja, ale kraj, nie przerywaj sobie. Jakaś nadzwyczajna melodia. Śliczna. Wyobraź sobie, że ja dzięki tej melodii zapamiętałem moją formułkę chemiczną. Graj, kochanie, graj. Olejek, weź wonny lej przez lejek, 2 uncje. Co babcio śpiewa? Tu są inne słowa. Tu jest piosenka miłości. O nie, dla mnie jest to piosenka interesu. Graj, kochanie, graj. Przestań grać, co to za melodia? Przecież uszy od tego puchną. Ale Stryciu, piękna melodia. A jakie słowa? Sam się powinien Stryć o tych słów nauczyć. A dajże pokój. Już nie zapomnisz mnie, gdy moją piosenkę spamiętasz. Melodii jest siła zaklęta i czar już i moc. Ja nie jestem szansonetką z kabaretu, żeby śpiewać takie błazeństwa. Moje sumienie muzyczne nie pozwala mi w ogóle tego słuchać. Tak. Dla Strycia tylko jedna melodia istnieje.
Panie, ja nie właśnie, ja tak rano wstać. Tej melodii nic nie można zarzucić. Tak, nic nie można zarzucić, tylko to, że jest piekielnie nudna. Nie szkodzi. Ale wiesz, czy co, ona mogła być zupełnie wesoła, gdyby ją inaczej zagrać. Nie, inaczej nie wolno tej melodii. Nie można, ale przykład tak. Jak? Tak? Nie można, przestań, co ty wyprawiasz. Przestań, to straszne. To skandal naprawdę. No przecież może ktoś tę muzykę podrygu usłyszeć i pomyśli, że to ja. A ja właśnie... Nieraz mówiłem, co należy śpiewać, a czego nie. Cichota. Dziś nauczymy się nowej piosenki w tonacji E-dur. Zaczynamy. Ela! Cicho! Kto tam brzęczy, to pewnie znów Pietrusińska! W ogóle Pietrusińska jest złym duchem! Uwaga! Niech pan stanie! Niech pan stanie! I wolę nie jesteś nią! Kiedy dzwoni z nią, pim pam pom! Panie Janie! Niech pan stanie! Już się obudził cały dom! Wszystkie dzwony biją, pim pam pom! A echo odpowiada im, jak dzwoni pom! To echo pim! Jedna nota złotnie drzwi! Pana widzi, pim pam pim! Panie Janie! Niech pan stanie! Tylko lenie jeszcze śpią! Kiedy dzwony biją, pim pam pom! Ja to sprawkach. Nie dosyć mam tego, nie wniosek tego duży, nie krzycie, ilość się stąd! Więc znowu dość pan, nie stanowczyną pan. Natychmiast! Odchodzę więc na wieki. Pożegnaj mi. Pożegnaj mi. Zwariowałem. Nory. Proszę mój klucz, piąty numer. Moje szanowanie. Szanowny pan wynajął pokój i nie korzystał z niego przez kilka dni. A, wie pan. Zawieruszyłem się na wsi u mego przyjaciela. A, tak. Listy są do pana. Dziękuję. Thank you.
hotelu nie było go od kilku dni, ale już wiem, gdzie się ukrywa. No, gdzie? No, szelmo, ma pewno znowu przygodę. No, i ty tak spokojnie o tym mówisz? A co, przecież ja wcale nie jestem zazdrosny. Ale ja! Bardzo nie pomyślałem. O... Ach, ci mężczyźni, wszyscy jesteście jednak, jesteście diabłami! Niby to kucha, niby to szlocha, a potem... Ma dosyć i mówi wynocha. Co, mnie wynocha, mnie? O, oczy o wydrawie! Romantyk! Świnia, nie romantyk! Już ja go znajdę! Zyli, czy, ale tyle, nie wiem, co stawić, przecież wiecie pan, że jestem zdenerwowana! Pani szanowna, do kogo? Czy tu mieszka pan Frankiewicz? Pan Frankiewicz, czy mieszka? No tak. Owszem, mieszka. Dlaczego nie ma mieszkać? Przecież ma bezpłatne mieszkanie. Proszę mu powiedzieć, że czekam na niego. Że pani czeka niby na niego. Owszem, mogę powiedzieć. A kogo mam dać? Lili Fontelli, artystka rewiowa. Zmusiałem młodego człowieka, pana Roxy, usunąć. Oczywiście uczyniłem to z przykrością, bo nieprawda gościnność, ale trudno. Moralność jest ważniejsza od gościnności, a ja stojąc na straży tej moralności właśnie... Proszę. Przepraszam bardzo, ja do pana profesora. Ktoś do pana profesora przyjechał. Pan Roxy? Niby, czy pan Roxy? Nie, to nie jest pan. Przepraszam, na chwileczkę, ktoś do mnie przyjechał. Coś... Lili Fontelli? Nie znam takiej. Niby, że pan profesor nie zna? Nie. Może pan zapomniał? Zdarza się, panie profesorze. Ja też byłem młody. A ja nie. Nigdy nie byłem młody i w ogóle co to za aluzje? Proszę powiedzieć tej pani, że jej nie znam i nie chcę znać. Niby, że pan profesor nie chce. Mogę powiedzieć. Bardzo przepraszam za przerwę, a to było jakieś nieporozumienie. No i wracając do sprawy moralności. Panie profesorze, ja... mówić o moralności w tej chwili jest może nie na czasie. Zajmijmy się lepiej sprawą zimowego basenu. Pan Frankiewicz kazał pani powiedzieć, że wcale pani nie zna i nie chce znać. Co takiego? Proszę powiedzieć temu Bobkowi, że ja go także nie chcę znać. Nie chcę jego prezentów. Proszę mu to oddać, tę ampulę, proszę. I tego lichę. I pierścionki. Proszę. A to bez czemu? Nie chcę mnie znać. Ja tak. Niech nie lepsze, nie lepsze. I tę bransoletkę proszę mu także oddać. Jedziemy. Co ona? Zdenerwowana czy co? Nie potrzebuję tłumaczyć, jaką wartość dla naszego instytutu ma basen zimowy. Kochany nasz pan prezes właśnie przysłał mi te plany do zaakceptowania. Proszę! Panie profesorze, panna Fontelli kazała panu powiedzieć, że nie przyjmuje żadnych prezentów i kazała to panu wszystko oddać. Przecież powiedziałem Marcinowi, że ja nie znam żadnej panny Fontelli. Że niby pan profesor nie zna? Ona też kazała powiedzieć, że już nie chce pana więcej znać. Marcinie, proszę to zabrać. Marcin mógł później załatwić tę sprawę. Że niby później? No mogłem. W takim razie odniosę to do mieszkania pana profesora. Bardzo przepraszam, ale ja
Naprawdę nic nie rozumiem. Ja też. Tu projektowane są wieralnie, tutaj natryski, tu odskocznia. O, tu jest wyjście na ogród. Rzucił mi tę kartkę przed okno. Bimbuś go wylał za to, że nas powstroku nauczył. I teraz mu tu już nie wolno przychodzić. Co jeszcze pisze? Naznaczył ci randkę? O, usnił przy stacji benzynowej. Pójdziesz? Pisze, że ma mi coś bardzo ważnego do powiedzenia. Ale jak się stąd wydostać? Marcin przez bramę nie puść. Wiesz co? Siebie się boję. Głupia. Na pół godziny można. Zresztą ta konferencja jeszcze potrwa. Tak jest, panie profesorze. Absolutnie. Wreszcie się odniosę do domu. Dobranoc, panu profesorowi. Dobranoc. Dobranoc. Nie znaj, nie chcę znać. Ale coś tam musiało być. Liczę. Ty tak nie mogę tego trzymać. Laki siedzę. Najwyższy. No, bo to jest nasza tajemnica, nasza słodka tajemnica. Dobra, tak, pan profesor zostawił gdzieś na górze plaszcz. Na górze możliwe. Tak, tak, ale na górze już zamknięte, panie profesorze. I zresztą Antoniowa klucze zabrał. To będę musiał wziąć jakiś inny plaszcz. Lili, Montelli, Imperial. Olek bez wonny wejprzez lejek, wywiązcie mniej kakao. Panowie już czekają w loży. Ale, Nie, bardzo dużo warta. Czemu mogę służyć? To kordoner. Kordoner? Kordoner. Ja, rzeczywiście, dotychczas nie miałem przyjemności państwa. Tak, ale teraz już mnie pan poznał. O, musimy oblać tę nowość. Pani wybaczy, ale ja nie używam alkoholu. Alkohol jest wrogiem ludzkości. Och, naturalnie. No też mam mnie odmówić. Ale bardzo proszę. Rozumiem, właśnie gotowe. Pozwólcie, że ci przedstawię, Mary. To jest właśnie strój Stefana. Bardzo mi przyjemnie. Nie, to pan przyjemnie. Siadaj, pan. A teraz popijemy zdrowie kochanego strójcie. Bardzo dziękuję. Ale to jest przypadek, że ja... Co? Co? Przypadek, że ja jestem stryjem. Oczywiście, mógłby pan być równie dobrze stryjem. Co to jest? Jakaś wściek? Lebudnia? Telebrań? Pani odprowadzi to w pracy. Bardzo proszę zaraz. Panie Jarząbek, proszę. Co to jest? Taka... Profesor panny Helenki, pan Franklin. No licę, kiedy pan... Racja. Profesor Helenki. Helenka to moja córka, jedenaczka. Gdzie? I...
Panie, panie, wlasz się kapeliusz. Dziękuję. No, dzięki cię znalazłem, ale się Lili ucieszył. No. Wątpię. A co się stało? Zakochałem się. To tak mur? Bracie, tym razem przy nas ubytą. Co ty? Ali? Teraz nastąpi wielka scena pożegnania. Bądź zdrowa ostatnia rozmowa, bądź zdrów. Cię, ty sobie zanadto idylicznie wyobrażasz to rozstanie. Lili kipi? Jak samowar. Nie chciałbym w twojej skórze. Odważnym szczęście ja. Panie Stefan, Stef, nareszcie! Nie dobrychowałeś się przede mną, ale teraz cię już tak prędko nie puszczę w ty, młodzielu. Dlaczego jesteś taki poważny? Nie cieszę, mnie widzisz. Czekaj, nowe. Tylko proszę cię, wysłuchaj. Nie, bez nerwów. Pano Helenko! Proszę mnie zostawić w spokoju. Nie mamy sobie nic więcej do chcenia, panie Roxy. Ależ, panno Heleno, niech pani pozwoli sobie wyjaśnić. Co to jest? Moja córka w nocy na lancingu? Co ty tu robisz? Do domu! Co? Ale proszę pana! Stać, postrzelam. Memento Roxy! Czego pan chce? Ha, znamy się na tych sztuczkach. Przez córkę do konkurencji. Perfidia ad patrem. Panie, czy panu szala wszystko? To się panu nie uda, panie Roxy. Co to znaczyć? Żądam wyjaśnień. To ma znaczyć, że to na dużo, to niezdrowo. Teraz wyjaśnię. A dajcie mi święty spokój. Stefan! No. Podły, skorzystał z okazji. Słusznie, to jest nieuczciwa konkurencja. A czego pan tu chce? Czego się pan wtrąca do moich spraw? O, przepraszam, to nie są pani sprawy, tylko sprawy firmy. Chyba pani nie jest zwykła. Co? Precz! Precz! Ten człowiek mnie obraził! O! Powiedział, że nie jestem zwykła! Nie ma kogo! Dla ciebie, firmy. Morituri te saluta. Wszyscy mnie obrażają. Jestem taka nieszczęśliwa. Fred, zasłużyj mi szampana, bo się rozpłaczę. No dobrze, no dobrze. Przepraszam, szanowny pan zapomniał rachunku. Rachunku? Rachunek zapłaci pan Frankiewicz. To on jest sprawcą naszej dzisiejszej rozpaczy. Pan Frankiewicz? Nie znam go, nie ma go tutaj. Nie ma go? No to wróć, no. A przecież wisi jego płaszcz. To skandal! O, pan profesor na dancingu. Moja córka w nocy na dancingu. A ładne porządki panują w tym instytucie. Aha, czy pan prezes wie, kim był ten tajemniczy topielec instytutu? No. Roxy. Roxy? Tak, Roxy. Podstępnie się topił, ażeby się dostać do pańskiej córki. A przez naszą córkę, przez pańską córkę do naszej tajemnicy. Per astera? A ja jeszcze za to płacę. Nie. I na dobitek na tej intencji obiecałem, że im wybuduję basen. Nie mogę? Halo, halo, czy to Instytut Wychowawczy? Tu mówi rolnic. To skandal, proszę pani, to wielki skandal. Panie Instytucie, dzieją się rzeczy niedopuszczalne. Profesor w stanie nietrzeźwym na dancingu. Jak to kto? Frankiewicz i moja córka, A piękna opieka. Proszę o zwołanie rady opiekuńczej. Zrzekam się godności prezesa. Helenka do instytutu nie wróci i basenu nie stawiam. Do widzenia. Pani książę, no co się stało? Co się stało? Proszę, proszę. Wody, wody, woda, wody, wody, wody. Krosy, muszą słowa, nie przejdź. Co się stało? Proszę, proszę, już się wdała. O, nie uchodzę, że trochę wody. Prawda, czy już przychodzi? Już, dziękuję. Już mi lepiej.
wezwać profesora Frankiewicza. Panie profesorze, pani przełożona prosi. Pani przełożona? A co się znowu stało? Niby co się stało? Tak. Nie wiem, co się stało, ale chyba nic dobrego. No, pewnie. Nieszczęścia zawsze idą w parze. Niby w parze? Kompaniami maszerują. Stała się rzecz niesłychana. Nasza wychowanka, panna Roliczówna, ubiegłej nocy była na dansingu. Nasza wychowanka na dansingu? No to skandal. Widzi pani, to są właśnie skutki tych piosenek. A ja uprzedzałem. Czyżby te piosenki na pana też źle wpłynęły? Nie rozumiem. Co pan robił wczoraj wieczorem? Ja byłem w mieście. Sprawa prywatna. Musiałem wyjaśnić nieporozumienie familijne ściśle. Proszę! Panie profesorze, jest jakiś człowiek do pana z dansingu imperiali. Prosić. Prosimy. Moje uszanowanie. Pan szanowny wczoraj w szatni zapomniał paszczyk i kapelusik. A tu rachuneczek. Pan profesor zapomniał uregulować. To jakaś omyłka, to chyba nie do mnie. Ależ to pański płaszcz, profesorze, kapelusz również. Rzeczywiście mój. Ja nic nie rozumiem. Ale ja rozumiem. Proszę zaczekać na korytarzu. Szampan? Koniak? Kanapki? Co to za kanapki? Kanapki to takie meble obite plusz. I to się je? Mole na przykład to jedzą. Mole jest. A pan nie. I szampana też mole piją. Dotychczas myślałam, że podwójne życie zdarza się tylko w powieściach kryminalnych. A tymczasem tu u mnie, w moim instytucie... Rachunek 576 zł 62 grosze. Szampan, koniak, stłuczone kieliszki i kanapki. Kanapki, które mole jedzą. Pan się świetnie maskował, panie profesorze. Pan prowadził podwójne życie. Ja czuję zamęt głowy. Nic nie rozumiem, panie profesorze. Pan skompromitował nasz instytut. Prezes podał się do dymisji, cofnął fundację, Helenkę zatrzymał w domu. Skandal może doprowadzić do zamknięcia instytutu. Co to? Co to jest? Chusteczka damska? HR? Helenka Roliczówna? Skąd chusteczka Helenki w pańskim płaszczu? Ja nic nie wiem. Mogę jeszcze uwierzyć w wędrówkę dusz, ale wędrówkę chusteczek, pani przełożono, to jest ponad moje siły. Zmuszony jestem podać się do dymisji. Słuchajcie, panowie! Bimbuś był u przełożonej, Helenkę pewnie wyleją! Proszę siadać. Zaszły pewne okoliczności, przez które zmuszony jestem ustąpić ze swego stanowiska. Fakt to bolesny dla mnie. Bardzo, bo poza szkołą i poza wami nic w życiu nie miałem. Nie potrafiłem, może, jak to się mówi, okazywać serca, ale zawsze chciałem dla was jak najlepiej. Ja wiem, że te moje piosenki nudziły was, ale ja na tych nowych, tych modnych piosenkach nie znam się i
i nie rozumiem. Może za stary jestem. Może to i lepiej dla was, że odchodzę. Przyjdzie kto inny, młodszy, nie będzie was już nudził. No, a dziś na pożegnanie możecie zaśpiewać coś bez piosenek. Proszę, ja nie będę przeszkadzał. Przeciwnie, chcę, żeby na ostatniej lekcji było wesoło, przyjemnie, a proszę. No, dlaczego nie śpiewać? Panie Janie, Panie Janie, Panie Janie, Panie Janie, Tak, tak, proszę panienę, kto mógł przypuszczać, że z tego taki skandal wyskoczy? Pan prezes się zawziął? Już nie chce stawiać basenu? Szkoda pana profesora. Dziwak, bo dziwak, ale porządne chłopisko z kościami. A wszystko bez ten płaszcz. Jaki płaszcz? Niby jaki płaszcz? No ten, który nosi co dzień na sobie. Odesłali go z Danzingu i bez to nieprzyjemność dla pana profesora. O Boże, co ja zrobiłam? A jej co się stało? Proszę. Panna Pietrusińska? A co powiesz, moje dziecko? No, co? Teraz już nie będzie komu kawału robić, prawda? Panie profesorze, ja pana profesora bardzo przepraszam. Krzywdę wyrządziłam. Pan profesor mi już tego nigdy nie wybaczy. Co się stało? Co się stało? No nie, to już spokojnie. To ja namówiłam Helenkę, żeby włożyła płaszcz pana profesora. I ona poszła w tym płaszczu. Wszystko przeze mnie. Nie no, uspokój się, moje dziecko. Przecież ja wiem, że nie chciałaś, nie miałaś zamiaru mi zaszkodzić. Ja jestem złym duchem klasy. Ja grałam na stanówkach. Ja przeszkadzałam w czasie lekcji. Wszystko ja. No, nic nie szkodzi. Kiedy byłem w twoim wieku, też robiłem kawały. A czy ty myślisz, że ja nie grałem na stalówkach podczas lekcji śpiewu? O, też grałem. Ale wtedy były lepsze stalówki, wiesz? Takie krzyżówki. Te dopiero brzęczały. Oj, ja nie chcę, że pan profesor... My pana profesora tak bardzo kochamy. Nasza słówka tajemnica.
Czy do jutrzejszej konferencji pan ma już wszystko przygotowane? Tak jest, panie prezesie, będzie komplecik. Pars prototo. Co będzie? Prototo. Bardzo dobrze. Nie, panie Jarząbie, kochany, ja panu tutaj oddaję kopertę z receptą. Niech pan iść szczerze, niech pan pilnuje, niech pan ma zawsze przy sobie, bo pan, jestem tak jakiś dziwnie zdenerwowany i mógłbym zgubić. Panie Jarząbie, kochany, niech pan tu zrobi porządek, a ja pójdę zobaczyć, co się dzieje z Helenką, bo ona taka zdenerwowana. Panie. Gdzie to się podziało? Gdzie to się podziało? Panie prezesie! Gdzie pan położył receptę? No przecież oddałem ją panu do ręki. No ale ja... Na biurku nie ma. Ja to nie ma. A więc gdzie jest? Ja nie... Trzeba szukać. O, nie. Widocznie pan prezes zabrał. No patrz pana, ja byłbym przysiągł, że oddałem ją panu do ręki. Chodź. Panie prezesie... Grunt, że się znalazła, panie prezesie, a tak się już przestraszyłem. Chciałem się widzieć z panną Heleną Roliczówną. A kogo mam zameldować? Niech pan powie Stefan. A godność? Stefan wystarczy. Proszę panienki. Słucham. Jakiś pan. Kto taki? Nie chcę powiedzieć nazwiska. Powiada, że Stefan. Stefan? Ja się panienko. Tu jakiś list leży. Oj, tak, to moje. Czego pan sobie życzy? Chciałem wytłumaczyć się przed panią. Tłumaczenie zbyteczne. Wszystko jest jasne. I w ogóle... Nic mnie to nie obchodzi. Co? Roxy w moim domu? To bezczelność. Ale panno Helenko, proszę mnie wysłuchać. Nie chcę słuchać i nie czytać naszych słodkich tajemnic. Gdzie? Gdzie on jest? Gdzie? Czego pan tu szuka? Jak pan śmiał wejść do mojego domu? Przychodzę do pana w bardzo ważnej sprawie. Ale ja nie mam do pana żadnej sprawy. My nie mamy do pana żadnej sprawy. Proszę wyjść. Janie, ty nie wpuszczać tego osobnika na próg mojego domu. Aj, panie Jarząbek, panie, jak gdyby mi się tak udało wytłumaczyć. Pana cich. Aj. Jarząbek? Tak. Receptę pan ma? Tak jest, panie prezesie. Całą noc spałem z rewolwerem w dłoni. Panie prezesie, pan Boga, to wyszedł może? Nienawidny, nienawidny. Z pacem parabelu. A no jak tak, to zupełnie co innego. Ja żeby otworzyć? A, naturalnie, może pan, że za chwilę to i tak nie będzie w tajemnicy. Mam taki bigos w głowie, że po prostu myśli zebrać nie mogę. Niech pan czyta. Od nienawiści do miłości w życiu przechodzi się najprościej. Dziś znać mnie nie chcę, mro kocham. Panie Jarząbek, co to jest? Panie prezesie,
To wierszyk, nic więcej. O, wierszyk, pokaż no pan. O, o, o. Mieszka pan rok. Roksi, przepraszam, pani do mnie? Tak, przyszłam do was prośbą. Dziękuję. Chciałam pana prosić, żeby pan jeszcze raz zaśpiewał mi tę piosenkę. Naszą piosenkę miłości. Przestała być piosenką miłości. A jednak chce pani ją usłyszeć. Bo została piosenką interesu. Mój papa zapamiętał przez nią formułkę chemiczną. I za godzinę mają przedstawić swoim wspólnikom. A tymczasem zupełnie zapomniał. Ja także zapomniałam. Więc zaśpiewa pan? No zaraz, zaraz. Jak to idzie? Ciekawa rzecz. Wie pani, że ja też zapomniałam. To dziwne. Wszyscy zapomnieli. Nic dziwnego. To jest piosenka miłości. I razem z miłością umiera. Dzień dobry. Co to? Dryj się wyprowadza? Tak. Dokąd? Sam jeszcze nie wiem. A po coś tu przyszedł. Słyszałem, że Stryj zapłacił za mnie rachunek imperialu. Podobno paręset złotych. Więcej zapłaciłem. Zapłaciłem posadą. Musiałem podać się do dymisji. Stryj, jak mi przykro strasznie. O tego naprawdę nie chciałem. Jak to się stało, Stryj? Dlaczego? Nie mówmy. Owszem, mówmy o tym. Ja naważyłem tego piwa i za wszelką cenę muszę to naprawić. Zmuszona byłam przyjąć dymisję profesora Frankiewicz, choć czuję tu jakieś fatalne nieporozumienie krzywdzące naszego kolegę. Zwróciłam się do Rady Opiekuńczej z wnioskiem o zlikwidowanie całej tej sprawy. Czy otrzymała pani przełożona jako odpowiedź? Niestety, wszystko leży w rękach prezesa Rolicza, który zawziął się na nasz instytut, a zwłaszcza na profesora Frankiewicza. Panie Erwin! Impuls już spakowany, za chwilę odjeżdża, nie możemy na to pozwolić. Taki wyczyn patrz, że przez nas miał iść na grzybki. Nie! Właśnie, bo kto tu zawinił? Ty! Wszystkie za jedną, jedne za wszystkie. Idziemy kupą do prezesa, od niego wszystko zależy. Dokąd? Już bramą się nie wydostaniemy. Na wodę! Na kajaki! Tak, to się zapowiada bardzo ciekawie. Podobno rewelacja. Sensacja. Przewrót na rynku chemicznym. Zobaczymy, co nam Rolicz na to powie. Panie sekretarzu, czekamy. Gdzie się punktualność jest notą królów. Oczywiście natychmiast. Pan prezes zaraz panu powie. Tak, chwileczkę. Zaraz pójdę po jego. NOC czy to? Nie. Nie, co ja im powiem, Panie prezesie, chłuskę tamtym, że tak powiem. Trudno, trzeba tam wyjść. Ale jak to jest? A nie, ja Rząbek. A mnie swoją łaciną doprowadza do wściekłości. Trzeba wyjść? Ile? Ale tylko cud może mnie wyratować. Thank you.
Tak jest, szanowni panowie. Zanim wam wyłuszczę, to jest, chciałem powiedzieć, zanim wam wyjawię te tajemnice, chciałbym chciałem się zapytać, gdzie pan kupił ten krawat, panie Wąski? Bardzo ładny desen. Czy mamy mówić, a tam? Nie po to zebraliśmy się tutaj. Czekamy! Oczywiście, panowie. Nie, to był taki skok w bok, jak to się mówi. Proszę nas zameldować do pana prezesa w bardzo ważnej sprawie. Teraz nie można, pan prezes zajęty. Po moim nieboszczyku, po moim trupie. Nie można, pan prezes, nie można. Panie sekretarzu, pamięta pan, jak panu na zupkę groszkową jadł? Ja dmuchałam. Ja paliłam. A ja panu już nie podałam. Owszem, zupa była bardzo smaczna, ale ja nie mogę puścić. Pan prezes, zajęty, konferencja. Nie można. Non posso. Tak jest, panowie. Tajemnica jest jak dziecko. Człowiek się do niej przyzwyczaja i trudno mu się z nią rozstać. Co to ja chciałem powiedzieć, czy mnie... Aha, chciałem się napić. Podróżujmy, panowie. Nie wolno nam zapominać, panowie, że pamięć ludzka nie trzeba energicznie, a wy stoicie jak bałwany. Bierzcie przykład ze mnie. Weń, pit i już ich nie... Pani jeszcze tu? A panie sekretarzu, to bardzo ważna sprawa, jak w Bozie kocham. Ja muszę mówić z prezesem, od tego zależy nasz honor i cała kariera w Bimbusia. Bimbus? Mm-hmm. Przez jakiegoś głupiego pieska mam przerwać konferencję? Wykluczone. Proszę wyjść. Nie, zresztą siłą mnie pan nie wyrzuci. To mnie pani jeszcze nie zna. Nazywam się Jarząbek, ale jeżeli chodzi o firmę, jestem lew, wygryz. Proszę iść. Służba, brać ją. Panie sekretarzu, na jedną sekundę wypraszam, że wszystko da... Panie sekretarzu! Co pani tu robi? Dzień dobry. Ja byłam w bardzo ważnej sprawie u pana prezesa. Właśnie wychodzę. No, ale musiała pani ktoś pomóc przy wyjściu. Tak pani gwałtownie wyleciała? A, rozumiem. Nie wpuszczają przed oblicze pana prezesa, groźnego Dalaj Lamy. Ale ze mną im tak łatwo nie pójdzie. Aha. Marysia, Dosia, Marysia! Dajcie! Krótka wizyta już pana załatwili, a? Głupstwo! Ale ja mam sposób na pana prezesa. On tu do nas przyjdzie, przyleci na czworaka! Niestety, na nic się nie przyda ukrywać dłużej. Panowie, stał się wypadek. Panowie, niezmiernie mi przykro, że was... Panie Rąbek, wezmij pan policję. Ten Roxy znowu się tu zjawił. To nie Roxy. Roxy nie ma dorosłego syna. To jest nie pani spotka. Znam go. Na pewno. No ja. O, nie zapomnij mnie. Jest moja melodia. Panie Rąbek, prędzej, flop. Ołówek, lokować! A cidum potem soda, potem woda, centa. A choć zapomnisz mnie, piosenkę usłyszysz tężewno i tęsknisz już będziesz na pewno. Barwiki, gliceryna, staryna, kaucha. Olejek, weź słomny i lej przez leje, nie uncij, drzej kakao, a dwa o! Pamiętam wszystko, hej! Nie zapomnisz mnie, i moją piosenkę pamiętasz, melodię siła zaklęta i czas i moc. Już nie zapomnisz mnie, piosenka ci nie da zapomnieć, i tęsknić się będziesz ogromnie,
przyjemnie spotkać się z tutaj. Jeżeli się nie boję, jedynie nie to mnie tak. Ach, jak przyjemnie, radosną płynie śpiew. Jeżeli się nie boję, nie wrąca się mój dzień. Tak się wrąca, z pomocą serce bije tam. I jest pogoda, śmiech nie woda, tak z nas ładą, tak z życia.